Inspiracje właściwie biorą się, właściwie nawet powiem więcej, leżą wprost na ulicy. I to zarówno w dosłownym tego sformułowania znaczeniu, ale i w metaforycznym. To znaczy rzeczywiście inspiracje do tych obrazów są wzięte wprost z życia, wprost jakby z otaczającej nas rzeczywistości. Właściwie są to takie motywy troszeczkę leżące na obrzeżach tej rzeczywistości. To są takie cytaty właściwie takiej rzeczywistości niechcianej, niezauważanej, często rugowanej z naszej codzienności, takie fragmenty jak gdyby niedostrzegane, takie, których potencjału nie dostrzegamy. To samo dotyczy tych ram, na których są te sentencje, które są w języku angielskim jako takiej współczesnej łacinie pisane przeze mnie. One również pochodzą z potocznego języka, nie są to żadne konkretne cytaty z tekstów kultury zaczerpnięte czy z konkretnych myślicieli, tylko są to wprost takie nawet popowe slogany. No i właściwie tak jakby wyjaśniając czy tłumacząc, co mają wspólnego wizerunki przedstawione wewnątrz ramy z tym, co jest napisane na ramie, to powiem, że to zależy właściwie od odbiorcy, a nie ode mnie, bo czasami rzeczywiście ten wydźwięk tego materiału werbalnego, wydźwięk tego, co jest napisane, ma jakieś zaczepienie w tym, co jest wewnątrz, co jest reprezentacją taką wizualną, ma coś wspólnego, a niekiedy są to właściwie tylko prowokacyjne zaczepki, i to spotkanie słowa z obrazem ma się wydarzyć dopiero w umyśle odbiorcy, widza. To znaczy widz ma sobie to poskładać do kupy według swoich przekonań, swoich przesłanek, swoich doświadczeń, zgodnie ze swoim bagażem doświadczeń, ze swoimi oczekiwaniami. Na to trochę liczę, żeby te obrazy właściwie wydarzyły się dopiero w umyśle osoby, która to ogląda. To znaczy one mogą mieć jakieś, budzić jakieś skojarzenia z jakimiś doświadczeniami, nie wiem, dalekimi, ale jednak jakiegoś tam pop-artu, bo samo to, że te sentencje są w takich iluzyjnych ramach gdzieś wpisywane, to, że pojawia się słowo na licu obrazu, tak jak w reklamie wielkoformatowej na przykład, to, że te obrazy mogą się kojarzyć, nie wiem, z okienkami systemów operacyjnych w komputerze, czy mogą się kojarzyć z wielkoformatowym właśnie banerem czy reklamą, jest to zabieg świadomy i rzeczywiście one tutaj z taką, oprócz tego, że te slogany czasami bywają takie dość, powiedziałbym nawet prowokacyjnie, patetyczne, to tak naprawdę czysto wizualnie mogą kojarzyć się rzeczywiście ze światem, nie wiem, wielkoformatowej reklamy społecznej, czy światem właśnie taką estetyką post, daleko post, pop-artową. Tak jak mówiłem wcześniej, ten angielski ja traktuję jak współczesną łacinę, ponieważ kolejnym kontekstem takim troszeczkę pewną, do czego te obrazy nawiązują, są takie, właściwie twórczość epigraficzna, nie wiem, z przełomu XV-XVI wieku, czy nawet sięgając dalej do kultury antycznej, kiedy to na nadprożach, czy w architekturze, w płycinach właśnie, we fragmentach architektury pojawiały się różnego rodzaju sentencje. A z drugiej strony nawiązują też, nie wiem, do gatunku takiego literacko-obrazowego emblematu, bardzo popularnego w XVII wieku, gdzie też słowo z obrazem się pojawiało. I one zwykle tam były po łacinie, ponieważ ta łacina była tym językiem międzynarodowym. Tak stało się, chcemy lub nie, z kulturą anglosaską współcześnie. W związku z czym ten angielski jest taką współczesną łaciną. Powiem nawet więcej, niektóre z tych sloganów, sentencji czy cytatów, powiedzmy, wprost nawiązują do powiedzeń czy jakichś takich metafor angielskojęzycznych, więc właściwie wtłaczanie ich na siłę w język polski i budowanie pewnej hermetycznej opowieści charakterystycznej tylko dla języka polskiego uznałem, że nie będzie korzystne. Chciałem, żeby te obrazy były jak najbardziej uniwersalne.